Witam panią, dodzwoniłem się do domu dziecka. Tak. Chciałem syna oddać. Halo. A ile lat? 16. Wie pan co? Świeżo skończone, bo 15 miał jeszcze wczoraj. A dzisiaj skończył 16. No dobrze, tylko że to jest dom małego dziecka. Aha. A to jak Musi to do... pan naukowską zadzwonić. Aha, dobra. Albo... Jarek, pakuj się, jedziemy na Łukowską zaraz. Nie, tato, nie. Cicho bądź. Nie. Cicho bądź, bo z panią gadam. A pan mi powie, dlaczego chce pan oddać dziecko? No, niegrzeczny jest, nie znał do kolejnej klasy po raz kolejny, powtarza klasę tą samą już trzeci raz. Nie becz. Nie becz. Dobrze. Wywozimy cię, nie być nawet. Cicho bądź. Halo, jest tam pani? Tak, jestem. No. Słyszy pani jak beczy, no jak dzieciak jakiś, no. No dobrze, a to jest duży już chłopiec. 16 lat, tak? Mówi pan. No jaki duży, no pani, słyszy pani jak kurde beczy, jak dziecko. Dobrze, pan dzwoni do starszego domu dziecka, dobrze? A pani ogólnie mi da jakieś porady, co ja mogę z takim niegrzecznym dzieckiem zrobić, czy nie za bardzo? Znaczy, ale jaki on jest niegrzeczny? To, że nie zdał, to jest niegrzeczny? Pali papierosy, z domu ucieka, alkohol pije, narkotyki bierze. Ostatnio się chwalił, że brał... Na terapię pan zapisze syna. Ostatnio się chwalił, że co ty brałeś? Dopalacze mózgu, tak? Mefedron. Mówi, że brał. To na jakąś, nie wiem, zgłosić to może w szkole, psychologowi może... No on do szkoły nie chce chodzić, do pani co... On do szkoły nie chce chodzić. No, to Agus jebany. Ja go dam to do telefonu może. Pan zapisze. Ja go może dam do telefonu, pani mu przetłumaczy to, co? Jarek! Tak, proszę. Tato! No, gadaj. Halo? Halo? Halo, jest tam pani? Halo, jest tam pani? Ty, mówiła, że dać do...